próbę. Popatrzmy może wspólnie na zasady twojego wyzwania. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Oli. W studiu znajduje się specjalna karuzela z 5 kształtami. Ola będzie miała 100 sekund, aby je zapamiętać. Następnie karuzela ruszy, a Ola będzie musiała bez patrzenia, z zasłoniętymi oczami, zmieniać ułożenie swojego ciała w taki sposób, aby zmieścić się wewnątrz każdego z 5 kształtów. Nie będzie przy tym mogła dotknąć żadnego z nich. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Ola tak ustawi swoje ciało, że ani razu nie dotknie obracającej się karuzeli. Olu, ja bym tego na pewno nie wykonał. Mam nadzieję, że tobie się uda. Jesteś gotowa? Tak. W takim razie, Olu, koncentruj się, bądź skupiona. Państwa proszę teraz o absolutną ciszę w studiu. Ola ma tylko 100 sekund na to, aby ułożyć sobie w głowie figury, które pozwolą jej wykonać zadanie. Twój czas zaczyna się w tym momencie. Mariusz, dałbyś radę? Ja to jestem Hipciu, a to jest Sarenka. To będzie chyba najcięższe, nie? 5, 4, 3, 2, 1. Czas się skończył. Zestresowany jest trochę. Olu, założę teraz opaskę. Sprawdzę, czy nic nie widzisz. Przypomnę, karuzela będzie się obracała. Olu, nawet jeśli dotkniesz jej fragmentu, ona się nie zatrzyma. Olu? Karuzela ruszy za 3, 2, 1, teraz! Jest. Brawa, brawa, brawa dla Oli. Wszystkie figury oprócz jednej udało się pokonać. Olu, zapraszam do mnie. Co się stało? Nie ustałam w równowadze, czyli niechcący delikatnie się przechyliłam i już poszło. Był stres, co? Bardzo wielki, ponieważ pierwszy raz występuję w telewizji. Co ona robi całymi dniami, proszę państwa? Proszę powiedzieć. Rozciąga się jak tylko może. Nawet jak śpi, to śpi w szpagacie. Wiedziałam. Ja w szkole teatralnej na balecie, bo mieliśmy taki przedmiot, tak. I ja powiem ci, miałem 5 z baletu, ponieważ naprawdę, wiesz co było moim największym problemem na balecie? Szeny. To jest Szenę, proszę państwa. Piękne. Tak. Czarku, zapraszam, jakbyś mógł... Ja Szenę, czyś to szalał. Chodźcie, chłopaki, robimy Szenę. Ale co, my będziemy Szenę robić? Kobiety przodem, proszę. Chodź, Szenę, robimy Szenę. Tak, o, to jest bardzo proste, oczywiście. O, proszę bardzo. Proszę, Anitka. Ola, to dla ciebie. Proszę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale nie jest źle.